Niezależnie od często przysługujących konsumentom uprawnień z tytułu gwarancji, istnieje jeszcze ustawowo regulowana odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, odpowiedzialność z tytułu rękojmi aktualizuje się po stronie sprzedającego w sytuacji, gdy wprowadzi on do obrotu towar wadliwy, to znaczy niezgodny z umową sprzedaży. Wadliwość obejmuje w tym przypadku zarówno wady fizyczne, jak i wady prawne rzeczy sprzedanej. Zgodnie z artykułem 556 prim. Kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna rzeczy sprzedanej ma natomiast miejsce w sytuacji, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Stanowi o tym artykuł 556 indeksem 2 Kodeksu Cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje zamknięty katalog uprawnień, z których może skorzystać kupujący, jeżeli rzecz sprzedana jest dotknięta wadą. Warto zwrócić uwagę, że regulacja kodeksu cywilnego ma w tym zakresie charakter dyspozytywny. W związku z tym uprawnienia wynikające z rękojmi mogą być ograniczone, rozszerzone lub nawet wyłączone drogą umowy, chyba że sprzedawca zatai podstępnie wadę przed kupującym. Szczególne ograniczenia w tym zakresie są przewidziane w przypadku sprzedaży konsumenckiej. W tego typu przypadkach swoboda stron w zakresie zmiany ustawowego modelu odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest jednak istotnie ograniczona. W razie ujawnienia się wady aktualizuje się odpowiedzialność sprzedającego, a tym samym uprawnienia kupującego. W literaturze prezentowany jest pogląd, iż ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny. To znaczy, sprzedawca nie może się z niej zwolnić i obciąża go ona niezależnie od tego, czy spowodował wadliwość rzeczy i czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę. Kupującemu w ramach rękojmi przysługują co do zasady alternatywnie cztery uprawnienia. Uprawnienie do żądania obniżenia ceny, uprawnienie do odstąpienia od umowy, żądanie wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad i żądanie usunięcia wady rzeczy. Niekiedy realizacja jednych uprawnień wyłącza stosowanie drugich. Samo literalne brzmienie artykułu 560 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego wskazuje na rozłączne stosowanie obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy. Jeżeli chodzi o terminy, to należy wskazać, że kupujący może dochodzić wskazanych uprawnień, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości, przed upływem lat 5 od dnia wydania rzeczy kupującemu, chyba że sprzedawca wadę zataił podstępnie. Terminy te mają charakter terminów zawitych. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, uprawnienie do odstąpienia od umowy ma charakter prawnokształtujący. W sytuacji zaistnienia wady rzeczy, kupujący uzyska kompetencje do zakończenia stosunku prawnego wynikającego z umowy sprzedaży w drodze jednostronnej czynności prawnej. Dla skuteczności tego uprawnienia nie jest wymagana zgoda drugiej strony stosunku prawnego. Jeżeli zaś chodzi o uprawnienie do żądania obniżenia ceny, to należy wskazać, że w wyniku złożenia oświadczenia woli kupującemu zmianie ulega wynikająca z umowy sprzedaży cena zakupu towaru. Zgodnie z artykułem 560 paragraf 3 Kodeksu Cywilnego obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Oczywiście zakres obniżenia ceny podlega kontroli sądu w ramach ewentualnego późniejszego postępowania sądowego i bywa ona bardzo często kwestionowana przez sprzedawcę. Jeżeli chodzi o następne uprawnienie, to znaczy uprawnienie do odstąpienia od umowy, to należy wskazać, że jego istotą jest doprowadzenie do ustania łączącej strony umowy sprzedaży drogą jednostronnego oświadczenia woli kupującego. Odstąpienie wywołuje skutki ent extung. Umowę uważa się zatem za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń. Należy jednak podkreślić, że kupujący nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Ponadto oświadczenie nie będzie skuteczne, jeżeli sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to oparte jest na tzw. regule jednokrotności,
To znaczy sprzedawca nie będzie mógł uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz była już naprawiana lub wymieniana. Co do zasady, odstąpienie od umowy składane jest przez kupującego. Przedmiotowe oświadczenie może być jednak również złożone przez pełnomocnika kupującego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz. Obowiązujące orzecznictwo wskazuje, że złożone przez pełnomocnika oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne, jeżeli udzielone pełnomocnictwo wyraźnie wskazuje na jego umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności. Uprawnienie z tytułu rękojmi jest wyrazem ochrony kupującego w stosunkach prawnych wynikających z umowy sprzedaży. Rękojmy są obok gwarancji najskuteczniejszym sposobem realizacji praw kupującego, co nie wyklucza możliwości ich dochodzenia na innej drodze, np. w drodze powództwa o naprawienie szkody na zasadach ogólnych. Sprzedaż rzeczy wadliwej stanowi bowiem nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę, co daje kupującemu możliwość dochodzenia od sprzedawcy roszczeń związanych z wadą produktu, także po upływie terminów rękojmi. Rozbudowane przepisy kodeksu cywilnego w przedmiocie rękojmi są jednak najskuteczniejszym narzędziem ochrony w rękach kupującego. Z tego też względu warto świadomie z nich korzystać. Pomoc w tym zakresie możecie Państwo uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.